Witam się, Drops, w kolejnym odcinku z Rajmy w Gothic 6 Mierz Bogów. No i Gorn kazał nam się zgłosić do Osha, ponieważ musimy go przeprowadzić do Gorna. No, ale niestety Osz gdzieś zaginął tutaj, dlatego wypytajmy się może trochę, o co chodzi. Szukam Osha. Nie widziałeś go ostatnio? Wiesz, gdzie podziewa się dzisiaj? Pewnie spotkał się z Torusem. Razem planują zaatakować Gorna. Powiedział mi o tym sam Torus. A gdzie jest Torus? Błagam, nie rób mi krzywdy. Dziwne, tam było, w ogóle było inne zdanie. Tam było tam, gdzie zwykle. I że coś tam, a tutaj w ogóle on gadał co innego. Niż to, co było napisane. No nieważne. No Torusa tutaj nie ma. I Osha również nie ma tam, gdzie powinien być zwykle. Widziałeś Osha? Nie, boję się nawet myśleć, co mogło mu się stać. Wygląda na to, że zaginął. Widziałeś Torusa? Dzisiaj nie. Nie przeprowadził dziś zwyczajowej inspekcji. Boję się nawet myśleć, co mogło mu się stać. Okej, okay, no czyli ogólnie wszyscy znikli. Khan już nie żyje. Osha gdzieś zniknął, Torusa też nie ma. Na szczęście ja wiem, gdzie jest Osh i w sumie nie wiem, czy da się tego jakoś dowiedzieć. Tak, nie wiem, może od Nikolasa się dowiem, gdzie to ma być. Czego chcesz? No, to spadaj. No cóż, moment, dobrze idę? Dobrze idę. Ponieważ Osh ukrył się w świątyni Trellis. W sumie nie wiem, dlaczego i skąd my to mogliśmy się tego domyśleć, ale no on tam jest, w każdym bądź razie. No on jest tam, gdzie kiedyś był ten orkowy szaman. Ukryty. No w tym odcinku w sumie nie wiem, czy nie dużo nam już zostało do końca gry, bo w końcu mamy już zbroję. I ciągle 130 punktów nauki do wydania. Więc no cóż. Jeszcze sobie zrobię, tuż przed ostatecznym starcie zrobię sobie zapis. No i przetestujemy wszystkie tutaj możliwe opcje. No właśnie, mamy jeszcze orków, którzy tutaj pilnują teraz Osha, bo on jest chyba więźniem. Jeszcze. Sam się. A ty też coś masz do mnie? No nic. No zabijamy ich, no bo oni już i tak. No cóż. No bo aha, bo Torus chyba go uwięził. Tak, to chyba było tak. Aczkolwiek na pewno nie jestem. Dobra, wbijamy dalej. Tutaj nic nam nie grozi, bo tutaj orkowie powiedzmy już sobie opanowali tę świątynię w miarę jakoś. Chowaj broń! Ej! Spokój mi tu! W sumie to nie wiem, czy oni by mi nie pozwolili przejść, ale wydaje mi się, żeby mi nie pozwolili przejść. Dlatego wolę ich pozabijać w sumie. Ale żar normalnie, dobra. Osh. O, mamy tu parę trupów. Widzę, że tu było sporo więźniów, ale jest i Osh. Siema. Witaj, Osh. Co? Ktoś ty? Przysyła mnie Gorn. Skąd mam wiedzieć, że przybywasz od Gorna? No domyśl się. Piękne są goty knieje, gdzie krwią poległych wojów listowie czerwienieje. A, dobrze. Proszę, oto dowód, że Torus coś knuje. Ruszaj natychmiast i nie zatrzymuj się po drodze. Zaczekaj. Parę dni temu orkowie porwali i uwięzili maga Kręgu Ognia. Sądzę, że on posiada klucz do tego, co planuje Torus. Uratuj go i zaprowadź do Gorna. Dobrze. Okej. Okay. Ale właśnie chyba tego maga... Właśnie, nie ma go przyprowadzić do Gorna, tylko do Osha. To jest właśnie bardzo ważne. Czy my go mamy przyprowadzić do Osha, a nie do Gorna. Bo dopiero potem, dopiero jak już mamy zarówno Osha, jak i Miltena, to dopiero mamy iść do Gorna. Znaczy, jak mamy maga ognia. No dobra, już się wygadałem, że tym magiem ognia jest Milten, no. No cóż. No. No to zepsułem wam trochę niespodziankę, ale no. Za bardzo się tutaj rozgadałem. No nic, tutaj do tej świątyni nie ma w sumie żadnych pomysłów, żeby się tam jakoś dostać. Po prostu robimy sieczkę. Taką delikatną i nie ma problemu. Witam.
teraz. Tak, ta świątynia jest tam, gdzie wiadomo, kiedyś były ogry tutaj obok Trellis. Może to pamiętacie. Z tego co pamiętam, to tam właśnie w zwykłej edycji Zmierzchu Boków tam jest właśnie kamień teleportacyjny do Trellis. Jest trochę głupio, ale Zmierzchu Boków to jest już naprawione, jest gdzie indziej. No. Tutaj muszę tak podejść do tej świątyni, żeby tak w miarę, powiedzmy, nie wstrzymać jakichś hardkorowych walk, tylko po prostu sobie delikatnie przejść tutaj. I w sumie... z tamtej strony chyba jest najlepiej, bo tam jest od razu mur, znaczy ta palisada. Jest w ogóle lepiej chyba. Długo tu jesteś? Tak. A co cię to obchodzi? Przybędzie więcej orkowych gwardzistów? Nie. Odłóż broń! Natychmiast przestań! No to ich mamy już załatwionych. Dobra, i wbijamy dalej. Tutaj mamy tajemne przejście. W tym miejscu. No i tu już może poznajecie, to jest po prostu ta jaskinia. Tutaj powiedzmy ona została nabudowana tutaj po prostu na tą jaskinię. No. I tutaj powinni być kolejni orkowi strażnicy. Schowaj broń, Mora. No i ich już chyba w sumie mógłbym zabić, chociaż... A, dobra, pogadajmy z Miltenem. Siema, Milten. Jeszcze sobie to zabiorę. W sumie nie wiem, czy paczka z bronią może mi się do czegoś przydać. A w sumie przeszukam sobie tutaj, bo nie wiadomo, czy do czegoś mi się tu coś nie może przydać. Ubijacz. Pierścień ochrony przed pociskami. No dobra. Witaj, Miltenie. Milten, to ty? Jesteś cały? Tak, nic mi nie jest. Ale to Torus ma oko i nosa. Co? Jak to? Miałem je przez długi czas i pilnowałem, żeby nie wpadło w niepowołane ręce. Torus dowiedział się, że jestem w posiadaniu tego artefaktu i dlatego mnie tu zesłał. Chciał, abym mu pomógł w splugawieniu go. W takim razie odzyskajmy oko i nosa. Nie teraz. Oni już korzystają z niego. Wyjaśnię ci to później. Musisz udać się do Gorna i Lee i szykować się na koszmar, który nadciąga. Dobrze, ruszajmy w drogę. No to idziemy, tutaj musimy go zaprowadzić do Osha. A to mogłem was zabić. O, Milden, jaraj go. O, spadajcie, oszczędzę was. Po raz drugi. Bo i tak już mi się nie przydacie na nic. A tamtych dwóch mam nadzieję, że też sobie gdzieś poszło, bo jakoś... Milten, ogarniesz wyjście tutaj? Chyba dasz radę. No, Milten jest inteligentny. Dał radę, którędy ja to wychodziłem. O, tędy jest otwarte. Nie od tej strony wchodziłem, no ale jest otwarte z tej strony, to w sumie... Może tędy się dało wejść? No, nie wiem. No w sumie to jest mało ważne, bo i tak już wyszłem, to teraz tak, muszę się przedostać tutaj. Tak, dobrze idę? No dobra, to będzie gdzieś tutaj. Milten idzie. No w sumie to już może będzie ostatni odcinek. Chociaż pewny nie jestem, jak to się tu jeszcze potoczy. Ale jak, wydaje mi się, że to już będzie końcówka gry. Idzie, idzie. Dobra, jak tutaj mam z poziomem? No nieźle, fajnie. No, Milton, śmigaj, śmigaj. No, niestety musimy znowu wejść do wewnątrz świątyni, potem jeszcze z niej wyjść i dojść do Goty. Tutaj, no to jest... Aha, ale żeby dojść do Goty, to ja jeszcze muszę przejść przez Monterę. No ludzie, no to jest kawał drogi. Tak naprawdę... Idziesz, Miltenie? O, niezły czarodziej. Dobra, śmigamy tutaj.
gdzie Milton. Dobra, jakoś może trafi. Przejdzie przez ścianę albo przez głazy. Przerąbana to jest tam giełka taka. Idę tak trochę na oślep, ale. A jest. Milton, odsapnij chwilkę. Przeszedłeś kawał drogi. Dziękuję, przyjacielu. No, spoko. Mag Kręgu Ognia jest z nami. To mój stary znajomy. Co? Chwała Innosowi. Ruszajmy. Aha, mam iść teraz do Goty. No to kawał drogi, tak wam powiem. Ja to przeminę, bo tu na tej drodze nic się nie będzie działo ciekawego. Więc spotkamy się już u Gorna. Dobra, razem z Miltenem i Oszem jesteśmy już na miejscu. I chodźmy do Gorna, ale Gorn chyba sobie siedzi tam razem z Lee. Przy tym ognisku. No nie, Lee jest tu, a Gorn sobie siedzi u siebie. Ciekawe, czemu ci mają tutaj zbroję tych najemników. Ale nieważne. Jesteśmy na miejscu. No właśnie. Wiesz coś nowego, Gorn? Wyglądasz, jakby coś cię niepokoiło. Ha! Ruszajmy do Trellis i ubijmy po drodze kilkuset orków! Najpierw muszę uzyskać od ciebie jakieś informacje. Czy wiadomo ci coś na temat planów Torusa? O, zapytaj Miltena. On będzie miał ci dużo do powiedzenia. Wiesz, gdzie przebywa Torus? Torus już niedługo będzie się wił pod moim butem. Ale najpierw Milton musi nam powiedzieć, gdzie go szukać. Ty z nim porozmawiaj, ja nijak nie mogę go zrozumieć. Mam niewiele czasu i wielu orków na głowie. Aha, czyli stary dobry Gorn. Dobra, Milton sobie już tutaj poszedł. Milton. Powiedz mi, gdzie znajdę Torusa? Jesteś gdzieś z magami. Jakimi magami? Torus bardzo ciężko nad tym pracował. Po tym, jak zabrał mi oko i nosa, zawarł pakt z 6 potężnymi magami. Co wiesz na temat tych magów? Niewiele, poza tym, że są źli do szpiku kości. Ich przywódcą jest mistrz przywołań. Dlaczego Torus zawarł z nim ten pakt? Potrzebował ludzi o nikczemnych sercach, którzy byliby w stanie splugawić oko i nosa. Ja też tam byłem na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Jestem przekonany, że prędzej czy później Torus kazałby mnie zabić. Gdyby to zrobił, zesłałbym na niego tak straszliwą furię, że zacząłby błagać o szybką śmierć. Co jeszcze mi powiesz? Obecnie magowie próbują z pomocą oka przyzwać coś, co może okazać się najpotworniejszą bestią w całej Myrtanie. No to nieźle. Istnieje jakiś sposób na zgładzenie tej bestii? Tak, ale musiałbyś mieć ze sobą oko i nosa. To oko przyzwało bestię. I tylko oko może ją unicestwić. Będziesz musiał zabić wszystkich magów, aby zdobyć oko. Zapowiada się niezła zabawa. Chcesz mi towarzyszyć? Oczywiście. Dobrze, ruszajmy więc. Jeszcze jedno. O co chodzi? Nie możesz zabrać oka po pokonaniu bestii. Dlaczego? Nie możemy go zatrzymać? Przecież nie jesteśmy źli. Możemy wykorzystać oko do czynienia dobra. Ten artefakt miał nigdy nie trafić w ludzkie ręce. Jest zbyt potężny. Moc nieokiełznana to moc niszczycielska. Być może będzie to nasza największa bitwa, ale jedno wiem na pewno. Wszystko będzie w porządku, tak? Musimy udać się do bestii. Gdzie ona zostanie przyzwana? Sposób, w jaki ta potężna bestia jest przyzywana, sprawia, że może ona pojawić się praktycznie w dowolnym miejscu w Myrtanie. Będziemy wiedzieć, kiedy ona się pojawi? Nie. Bestia pojawi się w ciszy i będzie uśpiona. Pozostanie przez jakiś czas w tym stanie. Dlaczego będzie uśpiona? W czasie snu nauczy się, jak panować nad swoimi mocami i korzystać z nich w naszym świecie. Jak długo będzie spać? Nie sposób tego dokładnie ustalić. Wszystko zależy od mocy i umiejętności maga, który ją przyzywa. Nikt wcześniej nie przyzywał tak potężnej bestii. Czy Torus wie, gdzie pojawi się bestia? Nie. Nikt nie będzie tego wiedział. A magowie, oni też nie będą wiedzieć? Nie. Nawet oni. Dlaczego? Ta olbrzymia bestia to wielka masa mocy.
Żaden mag, ani żaden śmiertelnik nie jest dostatecznie potężny, by móc kontrolować taką dużą ilość energii. Jednakże magowie będą znali prawdopodobne miejsca przyzwania. Znasz te miejsca? Nie, ale wiem, że mistrz przywołań posiada specjalną mapę. Zdobądź tę mapę, a ja wskażę ci te miejsca. Nie możemy wydobyć tych informacji od magów siłą? To się nie uda. Oni rzuciliby na siebie czar, który sprawiłby, że nie pisnęliby ani słówka. Jak będę miał mapę, to sam się dowiem, gdzie są te miejsca, to Miltem już nie będzie potrzebny. Torus zesłał na tę krainę niewyobrażalne, śmiertelne niebezpieczeństwo. Musimy go dopaść. Torus musi słono zapłacić za to, co zrobił. Musi cierpieć. Musi zginąć. Dzisiaj! Za mną. Wow. Widzę, idziemy tutaj z ostrą ekipą. Dobra, Milden nas tutaj prowadzi do boju. No to teraz hardcore, mamy niezłą armię. A widzę, Osz też idzie, Lee z paladynami, tam chyba... Tam chyba Gorn miał jeszcze iść, ale go coś nie widzę. W sumie to bym się tutaj przespał gdzieś, bo nie lubię takiej deszczowej pogody. Tego szumienia tutaj, ale no dobra. Oni idą. Milten nas teraz prowadzi do miejsca, w którym to właśnie mistrz przywołań razem z magami będą sobie przywoływać tą bestię. No więc może być hardkorowo, bo mistrz przywołań, potężny mag. Oraz tutaj powiedzmy, no, kolejnych 5 potężnych czarnoksiężników. Więc naprawdę grubo. Normalnie przez ten deszcz gra mi się troszkę ścina, jeszcze w ogóle jak prowadzę taką armię, która troszkę mi się tutaj rozbiła. No bo powiedzmy, no. Idzie to jak idzie. Że Milton tutaj ładnie sobie zasuwa, bo wie jak. Ja idę za nim, no bo ja umiem grać, a oni się tam gdzieś gubią po drodze, bo idą równo za mną, ale tak nie do końca równo. Więc wiemy jak to jest, ja to sobie tutaj zapiszę grę. Nie no, to już będzie ostatni odcinek w takim wypadku, bo po prostu tutaj... No niedużo zostało, tutaj musimy zabić tego mistrza przywołania, a potem bestię musimy odnaleźć. Więc nie ma tego dużo. I teraz wam już mogę w sumie powiedzieć, że idziemy do jaskini, w której dawniej byli bandyci, złodzieje... Pszenicy, czy zboża. Złodzieje zboża. A tam widzimy już naszego starego przyjaciela, tajemniczego wędrowca. W sumie już nic od niego nie chcemy, bo dostaliśmy to, co mieliśmy dostać, czyli wszechpotężną zbroję. No ale pogadajmy z nim jeszcze. Aha. To jeszcze tak na wszelki wypadek, jakbyśmy mu poprzednim razem nie oddali tego wszystkiego. No okej. Okay. To on już nam tutaj nic nie powie. No, tu mamy maga wody w ogóle. Też nie wiadomo po co. On tam ma parę kwestii. Trochę mnie martwi to, że moja armia paladynów się troszkę skurczyła. Ale no, jakoś dajemy radę. No ale nic. O, momencie, gdy już widzę grubszą akcję. Zabiję cię. Porąbię cię na kawałki. No to widzę, zaczyna się... Grubsza akcja. W sumie najpierw wolę sobie pozabijać tych orków, potem się zajmę mistrzem przywołań, bo w sumie to powinno być tak, że oni tu walczą, ale... Ale czemu miałbym im nie pomóc? Okej, okay, oni tam już mordują i bardzo dobrze. Najpierw zabijemy orków. Najmniej brań ma złoto. A potem zajmiemy się mistrzem przywołań. A... Powalają mi go, dobra. Paladyni tam dobijają chyba, nie? Ja cię kręcę. Przerąbane, że oni są jeszcze na taki wredny kolor i po prostu... Się nie dobijają od razu. Momencik, ja się podleczę, bo po prostu... Nie będę tu ryzykował, od razu mam dużo mikstur leczniczych, ponieważ też sobie powalczyłem jeszcze na arenach. Więc jest okej. Pięknie. No fajnie, ten mi tu wstał.
Natychmiast przestań! Wredny ork. No niepotrzebnie się tu mieszam trochę, ale... Ale co tam? Jeszcze by moim paladynem się coś stało. Przynajmniej drań ma złoto. To ja już tutaj zacznę zabijać, bo po prostu... Dobra robota! Jest teraz... Gień! Dobra, teraz już... Orkowie nie są tacy miłosierni jak przedtem. No i zabił mi paladyna. Nie jest ze mną aż tak źle. A tu jeszcze był chyba jeden. Nie trzeba było ze mną zadzierać. Jeden żywy, no nieważne. No jak widzimy, Lee i w ogóle tego Hanza i ten, już oni mi tu nie dotarli, ale mamy paladynów. No nieważne. No i idziemy do mistrza przywołań. Już się boję. Nie płacz, Olito! Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem! Uwaga, szykuje się walka! Pięknie, bo tutaj oni... Właśnie tak! Ten drań... Nie śmierć! Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem! Szykuje się walka! To w sumie takich sobie porozwalam wszystkich? O, dobra. Ha, wojowniku! Czekałem na ciebie! Magu! Zabieram oko! Podoba mi się ogień gorejący w twoich oczach. Nie posiadasz słabości, którą miał Torus. Nie pożądasz władzy, nie łakniesz jej. To bardzo ważna cecha dla kogoś, kto chce posiąść energię czegoś tak potężnego, jak oko Inosa. Ej, o kurde, podleczył się już. Co chcesz przez to powiedzieć, magu? Będziesz w stanie zrobić z okiem to, o czym Torus nie może nawet marzyć. W twoich oczach odbijają się marzenia. Marzenia o lepszej Myrtanie. Co? Tak, widzę to. Jakaś niewielka część ciebie pragnie oka, ale nie w sposób, w jaki pragnie go Torus. Ty, podobnie jak ja, uważasz, że lud Myrtany nie powinien być pozostawiony samemu sobie. Mieszkańcy Myrtany potrzebują ludzi takich jak my. Ludzi, którzy nimi pokierują. A ty nie jesteś człowiekiem, a nie ludziem w takim twoje wypadku. Twoje trajkotanie zaczyna działać mi na nerwy. Dosyć! Proponuję ci, abyśmy podzielili się mocą oka. Ale tu fejla zrobili, bo on mówił, że mieszkańcy potrzebują ludzi, którzy tam w ogóle wszystko i mówi o sobie, a on jest orkiem. Czym sobie zasłużyłem na ten zaszczyt? Jeszcze nie opanowałem w pełni mocy tego artefaktu. Wiem, że Torus mnie zabije, zanim uda mi się to zrobić. Ty natomiast jesteś człowiekiem honoru. Jesteś roztropny. Można ci zaufać. Rozumiesz, jakie korzyści dałoby nam obu podzielenie się mocą oka. Z jego pomocą moglibyśmy całkowicie odmienić oblicze Myrtany. Pomyśl o tym. No, dalej, wojowniku! Nie pragniesz tej potęgi? Nie chcesz zmian? Magu! Oko jest zbyt potężne dla nas obu! Rozumiem, że dowiedziałeś się tego od swojego przyjaciela Miltena, tak? Od maga? Myślisz, że on sam nie chciałby zgarnąć oka dla siebie? Dosyć! Magu! Podjąłem decyzję! Zabieram oko ze sobą! Widzę, że marnuję tu z tobą czas! Broń się, żałosny głupcze! Rozerwę cię na strzępy! Teraz szykuję się. I teraz będzie akcja. Głupcze koksy. To ja nie tak zrobię. Mam lepszego pomysłu. Pobijemy go i go nie będę zabijał. Pobiję potem każdego z osobna, jak wszyscy będą sobie leżeć, to zacznę ich dobijać po kolei. I tak będzie najbezpieczniej, bo jak oni mi zaczęli wszyscy w pięciu puszczać fireballe, to nie za ciekawie. Jesteśmy w Redok. I ostatecznie stwierdziłem, że opłaca się naprawdę ciachać tym mieczem, naprawdę ciacha tak, że normalnie urywa nieźle. I więc tak, wydałem wszystkie punkty nauki, tutaj nauczyłem się siły do 331, no bo tam miałem od tego jednego punkta za coś tam więcej. Nauczyłem się dużym orężem władać i jeszcze zostało mi 30 punktów nauki, więc troszkę się podreporowałem życiowo. Tam za 5 punktów nauki jest 20 punktów życia, więc tak jakoś to wyszło. Więc jest nieźle.
No, to ruszamy do środka. Dawniej w Zmierzchu Bogów było to naprawdę łatwo zrobić. Ta bestia była strasznie słaba i była od razu tutaj w tej głównej pieczarze. I można było ją na lajcie z łuku po prostu wyciągać, ledwie co podeszła już było po niej. Nawet nie zdążyła tam, nie wiem, dojść do tamtej drugiej jaskinki i już powiedzmy leżała. Więc nie było z problemu. Teraz jest ona trochę dalej i dodatkowo pojawiają się przy niej troglodyci, więc jest naprawdę ciężko. Poza tym nie wiem, czy wcześniej zadawała takie obrażenia, ale teraz wali coś piorunami, jakieś trzęsienie ziemi, nie wiadomo co. No jest naprawdę kozacka. No chociaż tak wam powiem, że jak walczyłem z nią mieczem Augustina chyba kiedyś, no to słabo, ale normalnie to jest prawie dwa razy więcej obrażeń ten smoczy ząb. To jest naprawdę kozacka broń. Miło ze strony mistrza przywołaj, że sprawił nam takie coś. No naprawdę super. No dobra, to jeszcze walniemy sobie szybki zapisik. I ruszamy. Tutaj chcę ją troszkę wyciągnąć, żeby ci troglodyci mnie tak jakoś nie otoczyli. Więc spokojnie. Ona tu zaraz powinna wyskoczyć. O, już jest, jest, jest. Dobra, idziemy. Teraz się tu eskortujemy troszkę wyżej. Coś spróbuję ją z łuku trochę pociskać, ale ostatecznie z łuku raczej się jej nie da tak łatwo zabić. Okej. Nie widzę jej. Ale słychać. Słychać te wredne jęki. O, jest już tutaj. Dobra. Ajajaj. Jak widzimy... Oj. Nie, za bardzo mnie tym piorunem coś pocisnął. Tak normalnie to jak... z nim walczyłem, to piorunik mi praktycznie nic nie zrobił, a tutaj... No właśnie jeszcze to, że jak on na nas... że jak on nas uderzy, to zatruwa. W sumie mogłem się nauczyć odporności na truciznę albo coś takiego. Ale w sumie, no jak widzieliście, troglodytów nie było, bo właśnie przez to, że tak uciekłem sobie. No grubo z tym piorunem trochę, aż za grubo. Dobra, podejście drugie. Nie chcę podchodzić bliżej, bo ja muszę jeszcze uciec. I wiejemy. Kurde, może nie będzie tak z tym... Nie, dobra, nie, ja tam wolę to zrobić tak, jak to zawsze robiłem. Czyli uciekamy tutaj do góry. Bo naprawdę ja się bardziej boję troglodytów niż tej bestii. Ona się chyba nie umie teleportować. Bo tak kurde tutaj mi tak uciekła, jak ja tutaj biegłem do góry. Nie, no wiesz, była dość blisko ta bestia i... i w ogóle... O. A, zepsułem to. Ładnie. Tutaj muszę uważać w takim wypadku na te pioruniki. Jak widzimy trochę tego życia. O jest, pojawili się troglodyci. Tego nienawidzę. Oj, widzimy teraz ten piorunik. Nie zadał mi aż takich obrażeń strasznych. I ciśniemy go z miecza teraz. No nie, przyblokował się mi debil. To nie, to ja się muszę podleczyć w takim wypadku. Słabo mi to idzie, szczerze wam powiem. Uciekam. Tutaj go ładnie przyblokuję, bo on już tutaj się nie zmieści. Tam troszkę go pocisnąłem z tego miecza, ale... No nie, wredny troglodyta mi to idzie. Tego troglodyty się boję najbardziej, szczerze powiedziawszy. Bo on mnie strasznie przyblokuje. O, i teraz... Co, ciacham go coś? No, giń. Coś mu... Nie, zabieram mu, okej. I... jeszcze troszkę, no... zabij ją. Au, niezła bestia, ona po prostu hardkorowa. A, ale jak najpotężniejsze stworzenie w Myrdanie, to coś słabo. Nie no, kurde, nic mi to nie dało, takie przegrupowanie się. Zabijmy troglodytę najpierw w takim wypadku. O jest, i bestia też się zahaczyła. Dobra.
Dawniej był taki błąd, że jeszcze miał skórę trolla w sobie, ale okej. O, jeszcze mogę go tak przemieszać. To spadaj tam. O. Ale o, jeszcze się trzyma. Idź mi stąd. Głupia bestio. No nie chcę spaść, ale... Znaczy ja nie chcę spaść, a nie że bestia. No bestia też nie chce spaść. Nic, nie dasz się tak? No dobra. W każdym razie bestia nie żyje, więc to się udało. I cóż, teraz musimy iść do Vanguardu. Problem jest taki, że nie mam tej wrednej runy teleportacyjnej. To mnie strasznie martwi. To spotkamy się już w sali tronowej, bo nie wiem, ja chyba powinienem mieć tą runę teleportacyjną, ale jakoś jej nie mam. No, do zamku już chyba powinna być, no nie mam pojęcia. Dostałem poziom? Mam poziom, heh. No. No nie wiem, dobra, to widzimy się już w zamku. No to możemy teraz wejść tutaj do sali tronowej. O, widzę, paladyni już są. Komu by się tu pochwalić? Lee. Dobrze się spisałeś. To, że Torus się nam wymknął, rozwścieczyło mnie. Zawiedliśmy cię, mój przyjacielu. Torus i tak pewnego dnia spotka swoje przeznaczenie. I będzie to dla niego przykre doświadczenie. Udało ci się obronić Vanguard, naszą stolicę. Na razie to wystarczy. Sukces ten zawdzięczamy tobie. Widzę teraz, że stało się tak dzięki wszystkim dokonanym przez ciebie czynom. Okazało się, że nie sprawdziłem się jako obrońca tych ziem. Chciałbym, żebyś to ty dzierżył ster rządów w Vanguardzie i byś poprowadził nas w lepszą przyszłość. Proszę cię, byś został naszym królem. Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Tak. Będę twoim najwierniejszym sługą, królu robarze. Oto twój tron. No fajnie. Mogę sobie usiąść? Du, mój tron. Nie jestem na to gotowy. Robi się coraz gorzej. Jeszcze nie? No oczywiście, że nie. Musimy jeszcze pogadać z paroma osobami. Tylko jest pewien drobny problem. Nie ma Miltena. I to jest dość spory problem, ponieważ jak grałem ostatni raz, to miałem dokładnie ten sam błąd. Ponieważ Milten gdzieś utknął. Gdzieś po prostu utknął na drodze z tej jaskini obok Montery, tutaj do Vanguardu. I cóż, no jest słabo z tego powodu. Ponieważ on nie prędko tutaj dojdzie. No cóż, ja bym się tu gdzieś przespał, szczerze powiedziawszy. I nie wiem, może to by coś dało, a jak nie, no to niestety będę musiał się teleportować do Miltena. Z pomocą jakiegoś tam kodzika, no bo po prostu ta gra jest tak zbugowana. No, śpi do poranka. I no i w sumie wątpię, żeby to coś dało. Spadaj. On tam miał pewną misję, ale to tak. To już jest mało istotne teraz. No. No cóż, Milton się nie pojawił. Cóż, no nic. Kurde. Przysiągłbym, że tak się wpisywało kody w Gothiku, że dawało się. Że okienko tutaj doświadczenia i tego wszystkiego i wpisywało się Marvin. No dobra, działa. To będzie Goto Milton. Nie Milok. Milton. Jestem bardzo ciekawy, gdzie on utknął. Mój przyjacielu. No daleko nie zaszedłeś. On tu jest dopiero w Gocie. No to słabo. Trochę by mu jeszcze zeszło, szczerze powiedziawszy. Dobra, Milton. Dobra robota, Milton. Nie udało nam się. Nie udało nam się schwytać Torusa. Mam pewne plany względem niego. O nic się nie martw.
Najbardziej liczy się to, że Myrtana jest teraz w dobrych rękach. A mowa tu o twoich rękach, mój przyjacielu. Myrtana jest bezpieczna dzięki tobie. Nadal jest wiele do zrobienia, by w końcu zaszły potrzebne zmiany. Jesteś teraz jedyną osobą, która może się podjąć tego zadania. Co masz na myśli? Tylko ty od zawsze wierzyłeś, że Myrtana któregoś dnia się zjednoczy. Jak prawdziwy wojownik nigdy nie zwątpiłeś w naszą ojczyznę. Dlatego to właśnie ty powinieneś być tym, który obejmie rządy na tych ziemiach jako władca, jako król. Rozumiem. Zawsze pragnąłem być tym, który wprowadziłby Myrtanę w nową erę pokoju i rozwoju. Zbyt długo patrzyłem, jak ziemie te cierpiały. Czas, by wprowadzić zmiany. Zdecydowane i konsekwentne. Czy zostaniesz naszym królem? Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Zgadzam się. Królu Robarze, jestem twoim wiernym sługą. Tron należy do ciebie. No to nieźle. No dobrze idzie? No dobrze idzie. No. Zostaniemy teraz Robarem trzecim. Okej, dobra, to wracamy. Zaraz. Dobra, to teraz jak z Li już gadaliśmy, to może teraz... bo to trzeba po kolei gadać. Gorne. Bestia została ubita. Ba, przegapiłem to. Nie udało nam się dopaść Torusa. Nie przejmuj się Torusem, Gorn. Byłeś potrzebny tutaj, w Vengardzie. Musiałem chronić stolicę, a z Torusem policzymy się już wkrótce. Masz rację, jak zawsze zresztą. Dziękuję, przyjacielu. Czas wypełnić kolejną część planu. Mimo wszystko, zanim to nastąpi, chciałbym złożyć ci przysięgę wierności. Sam nie zdołałbym tego zrobić, więc... Chciałbym, abyś to ty odtąd władał Myrtanem. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Mój władco, zgodzisz się zostać mym królem? Zgadzam się. Królu, przysięgam ci wierność. Odtąd mój miecz jest twoim mieczem. Zasiądź na tronie. No. Tutaj jest taka informacja, że się skończy, jak usiądziemy na tronie, czyli z Oszem już nic nie gadamy. No to siadamy! Ho, 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 koksu. O, aż dwa poziomy wskoczyłem. Walczyłem za te ziemię i przelałem dla nich wiele krwi. Musiałem przezwyciężyć setki przeszkód, by ujrzeć nową Myrtanę. Sprawię, że jej chwała będzie trwać wiecznie. Zawsze będę ją chronił. Nadszedł czas zmian. Niniejszym oświadczam, że biorę Myrtanę we władanie. Niniejszym ogłaszam siebie władcą nowej, zjednoczonej Myrtany. Jam jest król Robar III. Jedyny, prawdziwy władca Myrtany. I Gorn znowu miał inną zbroję. Dobra, to zamykam. To też. Co ciekawe, to i gra się tak jakby nie skończyła, możemy dalej sobie robić questy poboczne. No. To ja sobie siadam znowu. I do usłyszenia. Fajna melodyjka, jak się siada na tronie, niezłe. Walczyłem za... O, znowu się włączyło. Niezłe, niezłe, sprytne. Dobra, to na razie. To już nie siadam znowu. O, dostałem poziom? Nie dostałem już, no to nic, to na razie.